długo czekałam na swoją prezentację, że mimo, że postanowiłam sobie, że nie zrobię prezentacji, to zrobiłam kilka slajdów, żeby się o coś oprzeć. O matkę, to moja sama. Nie mogłam się doczekać, aż będę mogła z wami o tym porozmawiać i bardzo bym chciała, żebyście wy powiedzieli mi, co rozumiecie pod hasłem dostępna strona internetowa. Bardzo mi zależy na tym, żebyście... To nie jest podchwytliwe pytanie. Żebyście powiedzieli mi, co rozumiecie przez stronę, dostępną stronę internetową. Co która działa w każdym forum. Taka dostępna. Każdy ma dostęp. Każdy ma dostęp, włącza przeglądarkę. Znaczy, na pewno musi być pierwsza w Google, bo inaczej nie będzie dostępna, bo była mnie lepiej zrobiona. Czyli najpierw pierwszy krok, żeby do niej móc trafić, tak? A potem musi być użyteczna, czy dobrze zrobione jest, no, żeby była wygodna intuicja. Dokładnie. Jeszcze. Dostępna, czyli jeszcze raz powtórzę. Działająca. Dobrze. Działająca na różnych urządzeniach. Nie, ale w ogóle działająca. No bo na przykład... Coś mi sugerujesz? Strona... Nie. Strona... Tak. Jedna ze stron, które przed chwilą oglądaliśmy, według mnie nie była dostępna. Jedna ze stron, którą? Przed chwilą oglądaliśmy, nie była dostępna. Bo nie dostępna działała. W rozumieniu... Po prostu. Aha, nie czyli odbierała. Po prostu nie działała. Fizycznie nie działała, nie funkcjonowała, nie działały w niej linki, bo tak? Co mi po stronie przystosowanej do czytników Braille'a, jeśli ona nie działa? Oczywiście, to jest kolejny krok. Dlatego właśnie zależy mi na tym, żebyśmy o tym porozmawiali. O dostępnej stronie internetowej, bo dostępność ma bardzo szerokie spektrum, jak się okazuje. Zahaczyliśmy już o SEO, wypowiedziały się trzy osoby. Zaczęło się od tego, że jak nie działa, to nie jest dostępna. Bardzo prosta definicja Asi, że jeżeli się wyświetli, to znaczy, że jest dostępna i na tym się zaczepię. No i oczywiście informacja o tym, że jeżeli do niej trafię, no to będzie dla mnie dostępna. Będę stała... to miałam na myśli. Jeżeli do niej trafię, tak? Czy, nie, czy myśli, to, że po prostu, jest... że mi się wyświetli? Nie, ja mam na myśli to, że ona jest po prostu dla każdego. Znaczy, że każdy jest w stanie uzyskać z niej te informacje, jakie ma uzyskać. Właśnie o to chciałam się oprzeć. Dostępna, czyli po prostu wpisuję adres w przeglądarce i ją widzę. I widzę już jest pewnym problemem, ponieważ chciałabym porozmawiać o was, z wami o dostępności z perspektywy osób niepełnosprawnych, takich, które są niewidomymi, niedowidzącymi, mają problemy ze słuchem lub dysfunkcje fizyczne, czyli mogą poruszać się po internecie, owszem, ze swobodą, ale przy użyciu jednej ręki czy nawet jednego palca. I w tym kontekście przez ostatnich parę miesięcy funkcjonowałam w zespole, który realizował projekt Dostępny Joomla. Tworzyliśmy za pomocą szablonów, również produkowanych przez Joomla Monster, dostępne strony internetowe na Joomla. Temat bardzo szeroki, bardzo dużo definicji, pojęć, WCAG 2.0, ARIA, ALT. Nie chcę was tym zanudzać. Chciałabym wam pokazać to, co ja odkryłam, jak zaczęłam ten temat eksplorować. Najważniejszą rzeczą tak naprawdę dla mnie okazało się umożliwienie sobie postawienia się w sytuacji osoby, która potrzebuje dostępnej w tym kontekście strony internetowej, czyli osoby niepełnosprawnej. Może zadziałam bardzo tak bezpośrednio, ale nie ubierając w piękne słowa, są to osoby niewidome i niedowidzące, są to niesłyszący, niepełnosprawni ruchowo, tak jak już wspomniałam, i uwaga, niesprawni, tak wrzuciłam do jednego wora nas wszystkich, bo my nie jesteśmy sprawni w pełni w sytuacji, gdy wchodzimy na stronę internetową w języku angielskim, załóżmy. I nie poruszamy się po tym, nie mówimy tym językiem swobodnie, nie znamy wszystkich pojęć. W pewnym sensie jesteśmy zagubieni. Jeśli strona wykonana jest dobrze, intuicyjnie, to my jako użytkownicy internetu powinniśmy poruszać się po niej względnie swobodnie. To po prostu jest to tak, gest. Aha. Dobrze, myślałam, że masz do mnie pytanie. Patrzcie na szkło. Aha, okay. To wybaczam też tak. No. Chciałabym właśnie teraz poświęcić chwilę czasu na to, żeby pokazać wam narzędzia,
którymi troszeczkę otworzyły mi się oczy na to, z jakimi problemami spotykają się osoby niepełnosprawne, które próbują brać udział w przestrzeni internetu. I tak, bez myszki, będzie trochę trudno. Pozwolicie, że skorzystam z... długo się zastanawiałam, czy pokazywać Wam dobre i złe przykłady. Nie będę tego robiła, ponieważ jest to... wydaje mi się, że niemiarodajna informacja. Każdy z nas jest w stanie w 5 minut ze strony dostępnej zrobić wysoce niedostępną. Więc raczej chciałabym, żebyśmy skupili się na tym, żeby obejrzeć sobie ten internet rękami osób niepełnosprawnych. Niesprawnych. Zacznę od podstawowego problemu osób, które niedowidzą. I tutaj prosta sprawa, wersje kontrastowe, przełączanie się między trybami wysokiego kontrastu, gdzie pozornie sprawa jest bardzo prosta i oczywista. Każdy z nas, każdy z programistów, którzy mają kontakt bezpośredni z tworzeniem szablonów, są w stanie napisać nakładkę, templatkę do każdej z tych wersji kontrastowych. Problem niestety, na który chciałabym zwrócić Waszą uwagę, pojawia się w momencie używania rozszerzeń, bez użycia których witryna jest nieatrakcyjna i tutaj musimy się wszyscy zgodzić. O ile Core uda nam się pięknie odwzorować w kolorystyce wysokokontrastowej, która będzie czytelna dla osób niedowidzących, tak pojawienie się dodatkowych informacji, rozszerzeń, które uatrakcyjniają nam treść lub wręcz pozwalają nam ją w jakiś czytelny sposób zaprezentować, niesie za sobą dość ciekawe problemy. Właśnie chciałabym tego w takich kategoriach rozpatrywać. Raczej zadania i wyzwania. Wersje kontrastowe pojawiają się w internecie coraz częściej. Oczywiście, tak jak wszystkie inne funkcjonalności, o których dzisiaj powiem, są obligatoryjne dla stron internetowych prowadzonych i utrzymywanych przez jednostki publiczne. Nie wiem, czy ktoś z Was bierze udział w takim przedsięwzięciu, jak utrzymywanie strony internetowej urzędu. Tam jest taki mały kruczek podobno, że zapraszam. Przy pierwszej, większej aktualizacji mają być dostępne. W związku z tym my już jesteśmy z kilkoma urzędami, które powiedziały, no ale my na razie jeszcze nie robimy większej. Ale to przecież to jest ciekawostka, muszę to zbadać. No bo ktoś lista takich urzędów, w ten sposób podchodzą do sprawy. No. Michał, to o tym słyszałeś? Ostatnio z Politechniką proszę o tym. Dokładnie. Zresztą aplikację i podtrzymuj Justyna i to powiedział, ja nie wiem, czy w tej grupie Wojtek, pan Wojtek, bo my jesteśmy bardzo na pan biznesowo, więc może pan Wojtek. Jest ten kluczek, który może tak zrobić, ja sam się z tym spotkałem, natomiast moim zdaniem to jest ucieczka od odpowiedzialności i tak naprawdę wychodzenie naprzeciw. Po pierwsze, to są nasze pieniądze, to może nigdy nie być robione. Po pierwsze, to są nasze publiczne pieniądze, które powinny iść na takie cele. Jeśli taki urząd odmawia, zasłaniając się tym, że no ale my jeszcze nie, no to jakby trzeba sobie samodzielnie wyciągnąć wnioski. Jest to jakaś metoda na to, żeby się zasłonić. Nie ma sobie tego nakłaniać. Natomiast w moim odczuciu powinna powstać jakaś lista, która pokazuje, oni nie chcą. To jest w ten sposób jakby do zinterpretowania. Nie mają pieniędzy, tylko po prostu nie chcą. Nie o tym jest ta prelekcja, bo jest to temat oczywiście bardzo ciekawy. Kontrasty po prostu muszą być na stronach, gdzie publikowana jest informacja publiczna i ona jest publikowana na podstawie ustawy, która obowiązuje wszystkie jednostki publiczne do publikacji informacji w internecie. I nie ma rozgraniczenia na to, że tylko dla tych ludzi, którzy mają maksymalnie 2 dioptrie. Więc skupiamy się na tym, że takie udogodnienie jest obowiązkowe. Sprawa druga, mam nadzieję, że uda mi się to pięknie tutaj Wam zaprezentować. Stosowanie czytnika. Czytnik będzie czytał nam tekst na witrynie. To zostawiamy. Uruchamiamy stronę. Startujemy.
Jak zrobić mniej niż 5 sekund? Co na jest dostępne? Odświeżam stronę. Odświeżam stronę i zaczynam używać menu podręcznego takiego ukrytego. Przejdź do treści dodatkowej. Dziś szukane słowo pole edycji zamknął. Lista. Przejdź do treści. Koniec lista. Grafika klikalne strona startowa serwisu demonstracyjnego. Czy zauważyliście różnicę? Przejdź do treści głównej. Przeskoczyłam do treści głównej, nie czytał mi całego paska kontrastu. W sytuacji, w której za każdym odświeżeniem strony internetowej, przejściem do każdej zakładki, zaczynamy od początku czytanie, jest to właściwie must be. Bo osoba, która nie widzi, musi przesłuchać całej opowieści. Nauczy się doskonale całej ramki. Zapamiętać ilość, w którym momencie ma przejść tabulatorem. Oczywiście, ale tą metodą prób i błędów, po odsłuchaniu 60 razy tej samej strony nawet, każdy jest w stanie się tego nauczyć. Wszystkie czytniki tak czytają? To jest jakiś jeden... Słuchałam dwóch czytników, działają tak samo. Ale na przykład ja używałem Screenreader, taki jest dodatek do Joomla, który ma kontrasty wszystko i ma też czytanie po polsku i bardzo ładnie czyta. Czytnik też czyta. Ale nie wyraźnym głosem i tam można... Aha, chodzi ci o jakość tego czytnika. Bo to jest niezrozumiałe. No, i tam można też ustawić też... Tam drobna uwaga do kolegi z przodu, bo ja dokładnie to samo powiedziałem i... A ponieważ Paweł, ten ostatni spędziłem z ludźmi z padów, którzy faktycznie zajmują się niepełnosprawnymi, sami są często niepełnosprawni, oni powiedzieli, że co z tego, że dla ciebie ładnie czyta, jak ci ludzie nigdy nie usłyszeli tego głosu. Dla nich nie ma czegoś takiego jak ładnie czyta. Znaczy, nie, ale to jest... ładnie czyta, to nie, w sensie rozumiesz, syntezator mowy w screenreaderze jest bardzo wyraźny po prostu, nie? Wyraźny dla kogo? No w sensie, no tak jak ty mówisz, no mówi tak. Ale ci ludzie nie słyszeli, jak ty mówisz. To jest ciekawostka. Ale dla kogo, ale to dla tych, co nie widzą, ja to może nie rozumiem wtedy. No tak, ten był czytelny dla ludzi. Procesory mowy i tak dalej są często, lepiej jest tak dla nich, to jest hit. Może inaczej. My słuchamy, ja nie chcę mówić za natomiast ja taką informację dostałem. Nie rozumiem. Od człowieka, któremu mogę wierzyć. Znaczy, mój ojciec ma procesor taki. I on się musi tego nauczyć, znaczy w sensie musiał się tego nauczyć. Dla mnie też było nielogiczne, jak to jest, że właśnie taki syntetyczny dźwięk jest dla niego lepiej odbierany niż najpiękniejsza mowa, jaką możemy uzyskać z syntezatora mowy. Ale właśnie... On lepiej słyszy po prostu, umie rozróżnić. Szybkość tutaj pewnie o to ci chodzi, że szybkość tego podawania... Pewnie ustawić można. To jest dla nas trudne, dla osób, które z tym żyją, jest już prostsze, można to zwolnić. Ale na przykład dla osoby typowo po prostu niewidzącej, a dobrze słyszącej tak jak my, no to jest niewyraźne. Nie? Jest jedna odpowiedź. Każdy sobie dobiera swój własny i dostosowuje po. Nie ma tutaj najlepszego. Ja po prostu myślałem, że jak się po prostu mówi taką bardziej po ludzku, to... Wiesz co, nawet ja na to nie zwróciłam uwagi. Generalnie ja tego po prostu nie używam na co dzień, jak każdy z nas, bo jesteśmy pełnosprawnymi osobami. Bardziej skupiałam się na tym, co on mówi, gdzie on się znajduje i czy ja w ogóle w jakikolwiek sposób jestem w stanie pokierować tym czytnikiem w ten sposób, żeby przeczytał mi treść, które ja chcę usłyszeć. I chciałam wam wskazać tutaj możliwości tego menu skocz do, bo tak ono się popularnie się je nazywa. W sytuacji, kiedy się uruchomi... Jesteśmy z powrotem na górze, tak? Koniec lista elementów. 5 jesteś tutaj. Odwiedzony link, strona główna, link o projekcie, link aktualności demo pakietów, szybki start i dostępny szablonów. Koniec lista na główek, poziom 1 aktualności i dostępny stron na główek. NVDA menu, wezmy, zacząć NVDA dialog, ok, kuchnia dostęp, statku uruchomią, ok. Okej, ale na jedną rzecz jeszcze chciałam zwrócić waszą uwagę. Takie drobiazgi, o których naprawdę ciężko jest nawet je rozważać. Czytanie przez taki czytnik linków pod tytułem Czytaj więcej
czytaj więcej link, czytaj więcej link, czytaj więcej link. Jaka jest to informacja? Żadna. Wynikająca z kontekstu, którego być może ktoś, kto wsłuchiwał się w taki syntezator, mógł nie odnotować. Dlatego drobiazgi, które dla nas nie znaczą nic, odrobinę więcej pracy mogą osobie, która używa takiego narzędzia, ułatwić poruszanie się po stronie i podjęcie decyzji, czy w taki, czy inny link chce kliknąć. Jest tego wiele. Na pewno moim celem było zwrócenie na to uwagi i część jeszcze związana z kontrastowością dla osób, które niekoniecznie używają wersji kontrastowych. Jest jeszcze narzędzie, które chciałabym Wam pokazać. Jedno na pewno z kilku przynajmniej, nazywa się Wave. W nim pokazywane nam są wyniki testu witryny. Pośród nich, na co chciałabym zwrócić uwagę, to te problemy związane z kontrastem, które nie do końca mogą być problemami, jak widzimy w tym konkretnym przypadku. To naprawdę jest dobry przykład, w którym mamy błędy kontrastu, które błędami kontrastu fizycznie dla oka nie są, bo jak widzicie... Ale dla naszego oka nie są. Nie są dla żadnego oka. Jest to po prostu problem, który może wytłumaczyć bardziej osoba, która zaprojektowała ten slider. Ewidentnie wynik tego testu pokazuje nam, że mamy taki front i takie tło, które wcale nie jest prawdą. Tak? Pobierana jest informacja nie taka, która przekazywana jest do przeglądarki. W przeglądarce mamy białe na magencie, więc jest to kontrast wystarczający dla przykładu. A ten Wave to jest jakiś plugin do przeglądarki, tak? Tak, jest to plugin do przeglądarki, dlatego właśnie o tyle jest to proste w użyciu narzędzie, że można je sobie doinstalować zarówno w Chromie, jak i w Firefoxie też chyba, no co? Chyba w pewnym momencie jest zaprzestanie, ale nie pamiętam, z którego, chyba w Firefoxie już nie pytałem, nawet albo nie próbuję. Czyli może nie... Chyba w Chromie. No i trzecia, trzecie... Narzędzie, które już po części Wam pokazałam. Ile mi minut już minęło? Nie, to moje 30. 17. Trzecia rzecz, na którą właściwie już Waszą uwagę na pewno na niej skupiłam, czyli możliwość poruszania się tabulatorem. Tak jak pojawia się to menu Scotch Do, które ułatwia sczytywanie witryny i czytanie tego, co jest pożądane przez odbiorcę, tak samo wygląda sprawa z tabulatorem, gdzie możemy po prostu dostać się w każde miejsce. Scotch Do dużo nam pomaga, bo po odświeżeniu strony nie... A już będzie menusa ze strzałką? Że przechodzisz strzałkami? Tak. Nie wiem. Chyba tutaj jeszcze nie. Strzałka nie działa. No, okay. Zgłosić. Trzeba się odświeżyć. Bo już to jest. No czyli właśnie. Dla osoby, która jest niepełnosprawna rukowo, posługuje się tabulatorem, ale też jednym paluszkiem. Bardzo wygodnie po rozbudowanym menu, gdzie mamy rozwijane suby, może się przesuwać niekoniecznie tabulatorem, bo to tak jakby spowoduje, że musi przez całą dokładnie, tą strukturę ja naszej listy przejść, na tylko strzałeczkami, prawo, lewo, góra, dół. To przeklikać wszystko. Tak, mega menu. Co bardzo istotne, oznaczenie, w którym miejscu na witrynie aktualnie jestem, czyli ta czerwona... Taki ten fokus punktu. Taki bardzo, bardzo wyraźny. On się pojawia, jak się tabulator naciśnie, tak? Naciskam tabulator, przeskakuję po wszystkich linkach na witrynie. Ale jak myszką się najeżdżał, to jest to samo, czy to jest co innego? To tak, jak myszką najeżdżasz na te elementy, nie, to nic nie ma. Nie, to jest hołdę. Shift tabulator wraca do góry. Jak wykonać dostępną stronę internetową? Na pewno o wiele łatwiej zacząć od gotowego narzędzia, w którym są szablony dostępne na stronie, na której pracowaliśmy. W kuli dostępnych stron dostępnych jest 96 szablonów, dostępnych jest kilka, teraz nie chcę skłamać ile, 8 pakietów dostępnych stron internetowych z wypełnioną treścią tylko do edycji, do dostosowania do własnych potrzeb.
na pewno warto zgłębiać temat. Nawet jeśli myślimy o tym, żeby wystartować, jesteśmy na samym początku swojej kariery w web developingu, warto poznać te zasady podstawowe, elementarne, nie zakopywać się w przepisach, zasadach i kruczkach. Zastosować kilka podstawowych rzeczy. Robić linki z opisem. To w Joomla robi się w ustawieniach. Zmieniasz w ustawieniach, czytaj więcej i zajawka artykułu, definiujesz ilość znaków i już dajesz jeden punkt, jeden kroczek bliżej dla osoby, która korzysta z narzędzi wspomagających przy poruszaniu się po internecie. Marzenie o dostępnym Joomla będzie ziszczało się w bólach i mękach i bardzo powoli, ponieważ tu pomoc po stronie administratorów i osób od wprowadzania treści jest niezbędna. Tak jak zaczęłam mówić, od momentu dostarczenia dostępnego szablonu do momentu totalnego go zepsucia może potrwać, to potrwa dosłownie kilka minut. Wystarczy nie wypełniać altów, zmienić sobie override'em kilka kolorów w szablonie i sprawa jest załatwiona. Uczulam Was na to, taki był cel tej prezentacji. Dziękuję bardzo za uwagę. A teraz najgorszy. Ja mam pytanie jeszcze. Aha, słucham. Co z to z dostępnością panelu administratora? Dziękuję, przepraszam Cię bardzo, ale otrzymam kwiaty za prelekcję. Okay. Dziękuję. Jeszcze raz. Dostępność panelu? Co z dostępnością panelu administracyjnego? Masz na myśli jego użyteczność? Tak, bo mam na przykład znajomego, który jest niepełnosprawny ruchowo w stopniu znacznym, jest prawnikiem. Na przykład on kiedyś mnie pytał, jakie narzędzie bym mu polecił do zrobienia strony internetowej. No fantastyczny case. Do wypełnienia treści. A ja, sorry Krzysiu, nie ma. Nie ma. No świetny krok, dalej, tak? A jest prawnikiem, świadczy usługi, ale... I samodzielnie zarządza swoją witryną. Tak, ja myślę, tak. To jest kwestia być może ograniczenia przygotowania w taki sposób konta użytkownika, administratora, żeby ograniczyć pewne funkcje, które są mu zupełnie zbędne, to po pierwsze, a po drugie przygotowanie w odpowiedni sposób szablonu tak. Zaplecza. I to jest do zrobienia, tak? No, ewentualnie, to, jeżeli on jest redaktorem treści, to po prostu przerzucić go na front. Przecież treści do Panie strony można dodać. Nie będzie to, no, nie będzie to idealne. To trzeba było maksymalnie uprościć, tak? Artykuł, jak dodaje. No tak, ale nie da sobie żadnego rozszerzenia właściwie jako administrator, jeżeli. Bo w Joomla oczywiście istnieje możliwość edytowania treści z frontu, tak? Ale problem pojawia się w momencie rozszerzania, gdzie nie masz takich możliwości z frontu. No tak, to jest kwestia, tak jak powiedziałeś, dopracowania zaplecza. No i odpowiedniego szablonu, który ten pasek dostępności będzie posiadał, tak? No, zależnie od potrzeb, bo tak jakby to nas jako twórców tych narzędzi dla naszych klientów, Joomla tutaj nie ogranicza. Możemy zrobić no taki szablon. Okej. Okay. Chciałbym